Szanowni, ostatnio zajmowaliśmy się jednostkami, w których możemy wyrażać nasze pomiary. No i próbowałem Was przekonać, że w fizyce najczęściej mamy do czynienia z liczbami, które są oznaczają wielkości wyrażone w jakichś jednostkach. W matematyce liczba 2,5 to jest 2,5. W fizyce liczba 300 to jest może być 300 kilometrów, czyli odległość do Warszawy do Krakowa, mniej więcej może być 300 centymetrów, czyli nie wiem, szerokość naszej klasy, a może to być 300 milimetrów, czyli 30 centymetrów, czyli długość no takiej dłuższej linijki, tak, albo szerokość waszego plecaka, coś takiego, tak, więc jest bardzo istotne, żeby zdawać sobie sprawę, o jakich jednostkach mówimy. No i żeby to wszystko jakoś ujednolicić, to powstał międzynarodowy system jednostek miar, tak zwany układ SI, po angielsku to będzie International System of Units. Kraje poza Stanami Zjednoczonymi i może dwoma czy trzema jeszcze innymi krajami anglosaskimi albo takiej anglosaskiej tradycji umówiły się używać tych samych jednostek. No i są jednostki podstawowe, są jednostki pochodne i są też jednostki zwyczajowe, które na danym terenie po prostu są od wieków używane i też trzeba je umieć przeliczyć na te jednostki podstawowe. Jednostką podstawową długości jest metr, czasu sekunda, a masy kilogram. Teraz muszę się gdzieś tutaj przerzucić, żeby... A może się po prostu zmniejszę? O tak. Zmniejszę, ułożę się tutaj i wszyscy będą zadowoleni. Otóż taką podstawową metodą tworzenia jednostek pochodnych jest dodawanie przedrostków. No i są takie popularne przedrostki, powiedzmy tam od kilo do mili, bo wszyscy powinniśmy je znać. Kilo to jest 10 do trzeciej, czyli 1000. Hekto to jest 10 do kwadratu, czyli 100. Deka to jest 10 do pierwszej, czyli 10. No i dekagram to jest 10 gramów. Jak idziemy do sklepu i prosimy o 20 deko sera albo szynki, no to chodzi o to, że chcemy mieć 200 gramów. Kilo, kilogram, 1000 gramów. Widać, jak to jest stworzone. Jest przedrostek i potem nazwa jednostki i to po prostu oznacza mnożenie tej jednostki przez czynnik, który definiuje ten przedrostek. No i te mogą być czynniki większe od jedności, mogą być mniejsze. No na przykład decymetr, decy to jest 1/10, więc decymetr to jest 1/10 metra, czyli 10 centymetrów, a centymetr to jest 1/100 metra, prawda? Czyli metr ma 100 centymetrów. Z kolei hektometr, rzadko używana jednostka, ale przy jednostkach ciśnienia, przy paskalach mówi się o hektopaskalach, to jest 100 metrów, no a kilo to jest 1000 czegoś, kilometr to będzie 1000 metrów, w odróżnieniu od mili, które to jest 1/1000. No, no i różne wielkości... Różne wielkości jakby też dziedziczą swoje jednostki z definicji. No bo jeżeli umiemy mierzyć długość, to prawdopodobnie umiemy mierzyć też pole powierzchni. A pole powierzchni, czyli miarę powierzchni, jaką na kartce zajmuje dana figura. To jest pole powierzchni danej figury. No, jakby się przyjrzeć prostokątowi, to pole powierzchni prostokąta to jest iloczyn długości przez szerokość, czy przez wysokość, zależy jak to nazwiemy. No, czyli to jest iloczyn dwóch wielkości o wymiarze długości. Dlatego pole powierzchni mierzymy w metrach kwadratowych. No, a objętość mierzymy w metrach sześciennych. No i jak popatrzymy na kostkę Rubika, to widzimy, że ona ma trzy wymiary, tak? Długość, głębokość, szerokość i wysokość. A jej objętość jest iloczynem wartości tych trzech wymiarów. Każdy z nich ma, to jest rodzaj długości, wymiar długości, w związku z tym jednostką objętości są metry sześcienne. Metr razy metr razy metr. No i od razu uprzedzając, są różne ucieszne
własności pola powierzchni i objętości, które właśnie biorą się z faktu, że pole powierzchni jest kwadratowe, zależy jak długość do kwadratu, a objętość jak długość do trzeciej potęgi. No, na przykład 1 metr to ma 100 centymetrów, ale ile centymetrów będzie kwadratowych, będzie miał 1 metr kwadratowy? No, można policzyć. 1 metr kwadratowy to jest 1 metr kwadratowy to jest 1 metr razy 1 metr. No, ale to jest równe 100 centymetrów razy 100 centymetrów. No, a zatem to będzie równe ile? 100 razy 100 to jest 10 tysięcy, tak? 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. No, a więc 1 metr kwadratowy równa się, jakby tutaj tak ładnie wpisać, 10 tysiącom centymetrów kwadratowych. A, trzeba nie w dół obniżyć. Przepraszam, to tym się robi. No dobrze, a teraz 1 metr sześcienny. No podobnie jak tutaj 1 metr sześcienny to będzie 100 centymetrów razy 100 centymetrów razy 100 centymetrów. No a to jest równe ile? 100 razy 100 to jest 10 tysięcy i jeszcze razy 100 to będzie milion. Można też powiedzieć, że to jest jedynka z sześcioma zerami, tak? Więc to jest milion raz, dwa, trzy centymetrów sześciennych. No, na przykład 1 litr, taka popularna jednostka zwyczajowa, to jest 1 decymetr sześcienny. No, 1 decymetr sześcienny to jest 1 decymetr to jest 10 centymetrów, tak? Więc 1 decymetr to jest 10 sześcienny, to jest 10 centymetrów razy 10 centymetrów razy 10 centymetrów. No i to jest 10 razy 10 razy 10 to jest 1000. Więc to jest 1000 centymetrów sześciennych. No, stąd od razu też wynika, że na przykład 1 mililitr, mililitr jest taka jednostka, nazywa się 1 ml. No to tak, mili to jest 1/1000, tak? Mililitr to znaczy 1/1000 litra. 1 litr to jest 1000 centymetrów sześciennych, no to 1/1000 litra to będzie po prostu 1 centymetr sześcienny. No i tak troszeczkę trzeba biegle się w tych jednostkach poruszać. No i że to rzeczywiście czyni różnicę, to mieliśmy się okazję przekonać, układając najpierw klocki, a potem zajmując się kotami. No bo pamiętacie, układaliśmy klocki, każdy z tych klocków miał krawędź równą 1 centymetrowi. No i jak żeśmy ułożyli trzy klocki, no to tak, no on miał długość krawędzi 1 centymetra, zajmował na tej kartce pole powierzchni 1 centymetra kwadratowego, no a w przestrzeni jego objętość wynosiła 1 centymetr sześcienny. Ale jak ułożyliśmy już dwa klocki, tak żeby długość krawędzi wynosiła 2 centymetry sześcienne, no to taki kwadrat o boku długość krawędzi wynosiła 2 centymetry, to kwadrat o boku 2 na 2 składał się już z czterech klocków, tak? Czyli zajmował powierzchnię 4 centymetrów kwadratowych. A sześcian, z którego każda krawędź miała 2 centymetry, zajmował objętość 2 do trzeciej, 2 razy 2 razy 2, czyli 8 centymetrów sześciennych. No i to samo ćwiczenie zrobiliśmy z
układając trzy klocki, także ich suma długości ich krawędzi była równa 3 centymetrom, no wtedy kwadrat, który zajmował powierzchnię 3 centymetry na 3 centymetry, to była powierzchnia 9 centymetrów kwadratowych. No a sześcian 3 na 3 i 3 do góry składał się już z 27 klocków o objętości 1 centymetra kwadratowego, więc to było 27 centymetrów sześciennych. Przepraszam, nie o objętości 1 centymetra kwadratowego, tylko oczywiście o objętości 1 centymetra sześciennego, a więc objętość całego sześcianu to było 27 centymetrów sześciennych. No i potem zabraliśmy się za koty. No właśnie, bo polegało to na tym, że mieliśmy koty wydrukowane na drukarce 3D według tego samego modelu, więc no z dokładnością tego, jak pracuje ta drukarka, to duży kot był wiernym odwzorowaniem małego kota i to mniej więcej duży kot jest mniej więcej 2,5 razy większy od małego kota. No i ponieważ koty są puste w środku, no to, to tak naprawdę, gdyby zważyć puste koty, dużego i małego, i porównać ich wagę, czy porównać ich masę w ten sposób, no to okazałoby się, że tak naprawdę to drukarka zrobiła, no to pokryła tą przestrzeń po prostu taką cienką powierzchnią. Więc mniej więcej stałej grubości, więc stosunek mas dużego i małego kota powinien być równy stosunkowi powierzchni dużego i małego kota. No a my o powierzchniach to wiemy już, że one zależą tak jak wymiary liniowe do kwadratu. No i postanowiliśmy sobie to sprawdzić. I dokonaliśmy pomiarów. Najpierw mierzyliśmy wysokość kota, bo one są identyczne, to znaczy podobne. Jak mówiłem, drukowane według z tego samego modelu, więc wystarczy zmierzyć jeden wymiar i wiadomo będzie, jak wszystkie wymiary tych kotów się różnią, ile razy. No i tu mierzyliśmy z suwmiarką i średnio wyszło nam, że ta różnica wymiarów, stosunek wymiarów dużego kota do małego kota wspólnie obliczony to jest 2,59. Może ta dokładność w setnych częściach nie jest tutaj aż tak istotna, ale zależało mi na tym, żeby wyliczyć wartość średnią. No nie jest, dlatego że tu jest duża różnica, tak? Jest ponad 1/10, nawet ponad 0,2 różnicy, czyli błąd jest dość spory, no ale jakąś wartość trzeba było przyjąć. Tym bardziej, że kiedy obliczyliśmy stosunek masy dużego i małego kota, to okazało się, że on wcale nie jest podobny do 2,6. Tak jak część z nas obecnych na sali optowała, że to musi być tyle razy, ile razy większy jest duży kot małego kota. Tylko 6,5 wartość średnia wyszła. No a spodziewaliśmy się, że to jest, ponieważ to jest stosunek powierzchni, to będzie to stosunek kwadratów stosunku wysokości. To znaczy kwadrat stosunku wysokości to będzie. No i kwadrat 2,59 to jest 6,71, więc widać, że to jest liczba bliższa znacznie temu, co żeśmy zmierzyli, niż temu, co wynikałoby po prostu ze stosunku wysokości. No i to miało nas przekonać o tym, że rzeczywiście powierzchnia zależy inaczej od rozmiarów liniowych. Zależy od rozmiarów liniowych nieproporcjonalnie, tylko jak kwadrat rozmiarów liniowych, no a objętość jak trzecia potęga rozmiarów liniowych.